Legendarny cichociemny generał Stefan Starba-Bałuk 15 stycznia obchodził setne urodziny. Zmarł 2 tygodnie później. Miałam zaszczyt kilkakrotnie gościć generała w studiu, miałam zaszczyt nagrywać rozmowy z generałem w jego żoliborskim mieszkaniu. Zapraszam Państwa do wysłuchania fragmentów niezwykłych opowieści niezwykłego człowieka, który o wolną Polskę walczył podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Po ucieczce z sowieckiej niewoli jako cichociemny wrócił do okupowanej ojczyzny. Jako żołnierz Armii Krajowej walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie za działalność w WiNie skazany przez UB na więzienie. Po amnestii pracował jako taksówkarz. I całe życie fotografował. W dziejach elitarnych formacji Wojska Polskiego cichociemni, panie generale, byli rzeczywiście jednostką jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną. Niektórzy mówili, że byli to żołnierze przygotowywani do cichego zabijania w mroku nocy. W imię ojczyzny oczywiście. Jakie były, panie generale, kryteria? Jak pan się znalazł wśród tych już samych wybranych 316 gotowych do przerzutu w tej elitarnej jednostce komandosów polskich? Selekcja była szalenie surowa. Kryteria były przede wszystkim psychofizyczne. Ja znalazłem się w tej formacji, właściwie zadecydowało o tym moje hobby, mówiąc uczciwie. Nawet mniej psychiczne dyspozycje czy fizyczne, a mianowicie moim hobby była fotografia. Któregoś dnia wezwał mnie Larysz Niedzielski, adiutant i szef sztabu mojego pułku 10 Strzelców Konnych i mówił: Stefan, przyszedł do ciebie jakieś wezwanie na jakiś kurs, musisz pojutrze się zjawić w Dundee, a myśmy stali w Perth. I ja się naturalnie za gołem złapałem, mówię: panie rotmistrzu, następny kurs. Dopiero ci kandydaci, którzy byli przesłuchiwani, jeżeli chodzi o oficerów wywiadu, przepytywał pułkownik właśnie Majer, Stefan Majer, pytał się krótko, czy pan kolega zechce służyć w polskim wojsku na terenie kraju. Daję panu na to 3 minuty czasu do tego. Ja naturalnie natychmiast odpowiedziałem, że tak. I tak to się, że tak powiem, zaczęło. Czyli wynika z tego jedna rzecz. Dany osobnik musiał sam ochotniczo zdecydować, czy chce, czy nie chce. Był zwyczaj, że cichociemni w czasie pobytu w Odlejęc, to znaczy w tym ostatnim ośrodku wyczekiwania na loty, byli wizytowani przez naczelnego wodza. W 1944 roku, w kwietniu, przed moim lotem, miałem zaszczyt, że tak powiem, również być świadkiem wizyty generała Sosnkowskiego. Mieliśmy pewnego rodzaju przywilej, że mogliśmy się naczelnego wodza pytać o wszystko, nawet o, powiedzmy, rzeczy, które zatrącały tajemnice wojskowe. Jeden z moich kolegów, który był obecny na tym przyjęciu, zwrócił się do generała, czy w świetle doświadczeń, które już Armia Krajowa odczuła na własnej skórze w Lwowie i w Wilnie, nie należałoby zmienić w stosunku do Armii Radzieckiej taktykę. Generał Sosnkowski odpowiedział krótko: w waszej sali jadalnej w Odlejęc na mapie Polski jest napisany krótki napis: wywalcz jej wolność lub zgiń. Racja stanu wymaga tego, ażebyśmy się w ten sposób w stosunku do naszych aliantów obecnych zachowywali, a nie inaczej. To mogę jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć. Każdy z nas miał tak zwaną fiolkę z trucizną. Nie trzeba nie zapominać, że 10 moich kolegów zażyło truciznę po prostu dlatego, żeby nie zdradzić. W momencie, kiedy zostałem powołany do służby w kraju, to moją specjalizacją była właśnie fotografia przeznaczona do użytku czysto wojskowego, a ściśle mówiąc do wywiadu. Ponieważ ja przyleciałem w 1944 roku 10 kwietnia do Polski z pełnym wyposażeniem, pełnego laboratorium, to było osiągnięcie wówczas w tym, powiedzmy, okresie o tyle interesujące, że doszliśmy do operowania mikroskopem sprzężonym z aparatem fotograficznym w ten sposób, że meldunek całostronicowy A4 mieścił się w takiej małej kropce, którą zostawia mucha na szybie.
cały szereg olbrzymich, długich wywodów, meldunków sytuacyjnych dotyczących ordy de Bataille, wojska niemieckiego na terenach polskich, w ten sposób było przekazywane do Londynu. Ja na ulicy Chłodnej 20, przy wielkiej pomocy Wydziału Legalizacji, którym dowodził porucznik Jankowski, słynny Agaton, nabyliśmy drogą kupna, mówiąc śmiesznie, mieszkanie, gdzie przywieziono mnie zawartość moich 6 kontejnerów, w którym były mikroskopy, aparaty do powiększeń i tak dalej, i zacząłem montować konspiracyjne laboratorium. Te laboratorium było w okresie organizacji, kiedy wybuchło powstania. Do czasu, dopóki laboratorium nie zostało uruchomione, korzystałem z pomocy, z usług firmy fotograficznej pana Marcinkowskiego na ulicy Bednarskiej, który był starym, zawodowym, tak zwanym zamkowym fotografem, ponieważ on dokonywał zdjęć poszczególnych obiektów muzealnych na zamku. Zresztą uroczy starszy pan został mnie po prostu oddany do dyspozycji jako miejsce, w którym można było wywoływać filmy, powiększać odbitki itd., itd. Jedną z moich działalności natury fotograficznej była pełna dokumentacja Warszawy przedpowstaniowej. Spełniła ona dwie role, a mianowicie odzwierciedliła pewnego rodzaju charakter miejski, jak się mieszkańców Warszawy żyło w stolicy pod okupacją, a ponadto służyła celom czysto już wojskowym, ponieważ ja, robiąc reportaż z Warszawy w 1944 roku, w miesiącach poprzedzających wybuch powstania, jednocześnie sfotografowałem w Warszawie chyba wszystkie bunkry i wszystkie umocnienia, które zrobili Niemcy, jako że Niemcy liczyli się, powiedzmy, z nadejściem frontu sowieckiego, że Warszawa będzie przez oddziały Wehrmachtu broniona, i to był pierwszy powód budowania bunkrów, zasieków i przygotowywania do tego. A drugim powodem było to, że Niemcy, tutaj nie ma co ukrywać, spodziewali się jakiegoś wybuchu zbrojnego ze strony Polaków, co zresztą, prawda, miało miejsce jako powstanie warszawskie, czyli bitwa warszawska w ramach akcji Burza. Byłem wyzywająco ubrany, ponieważ szedłem w jasnym garniturze, bardzo dobrze skrojonym. Nie wyglądałem, powiedzmy, z tej racji na takiego przeciętnego warszawiaka. Lajka mi dyndała na ramieniu. Pan tak sobie po prostu mógł chodzić po mieście i fotografować. Jak pan te zdjęcia mógł zrobić? Tak, proszę pani. Chodziłem po ulicach Warszawy. Ja regularną lajką z Sumitarem, znakomitym aparatem, który przywiozłem sobie zresztą z Londynu, fotografowałem wszystkie zasieki, jakie tylko w zasięgu wzroku mojego mogły być. Rzeczywiście, za każde takie zdjęcie groziła kula w łeb. Może człowiek ma więcej szczęścia niż rozumu czasami. Zdarzyło się raz jeden jedyny w czasie mojej tej eskapady fotograficznej, że na rogu Pięknej i Alei Ujazdowskich zaczepiła mnie jakaś Niemka, która z uśmiechem zresztą coś do mnie mówiła, na co ja nie zareagowałem. A stałem naprzeciwko miejsca, w którym zginął Kuczera. To znaczy stałem naprzeciwko obecnej w tej chwili w Warszawie ambasady jugosłowiańskiej, gdzie w tym momencie, kiedy fotografowałem to miejsce, były zasieki z drutu kolczastego, ponieważ wejście do tego budynku było chronione przez pseudobarykady zrobione z drutów kolczastych. Ta pani, nie usłyszawszy mojej odpowiedzi, bo ja byłem wtedy rzeczywiście zajęty fotografowaniem, a poza tym nie bardzo władałem na tyle językiem niemieckim, żeby, powiedzmy, grać do końca rolę jakiegoś reportera niemieckiego, ona zaczęła coś mówić do takich dwóch podoficerów z flaku, to znaczy z obrony przeciwlotniczej niemieckiej, wskazując na mnie. Ale oni byli ode mnie o około 10 kroków oddaleni, także w pewnym momencie doszło do mnie, że sprawa może stać się, powiedzmy, niebezpieczna. No i jak to się mówi, dałem drawa w kierunku ulicy Pięknej i przyspieszając krok, prawda, zacząłem potem biec i stamtąd, że tak powiem, w popłochu uciekłem.
I w momencie, kiedy wybuchło powstanie, pan rzucił to swoje laboratorium i poszedł bić się, czy dalej pan fotografował? Sprawa wyglądała troszeczkę bardziej skomplikowanie, mianowicie Wydział Legalizacji, który grupował znakomitych późniejszych architektów, jak na przykład Andrzej Strachocki, jak profesor Biegański, u którego na architekturze również była jedna z naszych komórek. My właściwie jako specjaliści, to znaczy mówię o tym całym wydziale, nie byli właściwie przewidziani do tak zwanego rzutu bojowego. Uzyskaliśmy status czynnych powstańców i to spowodowało, że ten Wydział Legalizacji został włączony jako osobny pluton pod kryptonimem Agatona do kompanii Zemsta batalionu 5 dowodzonych przez majora Okonia, który zresztą później dowodził 2 atakami na Dwór Gdański. Był to pluton, który w końcu powstania osiągnął tego rodzaju status, że stanowiliśmy ochronę Sztabu Głównego Armii Krajowej i mieliśmy ten honor, że nasz oddział odprowadzał generała Bora do niewoli na dziedzińcu rozwalonym, zresztą zniszczonym pomnikiem saperów przy ulicy Nowowiejskiej, gdzie nastąpiło pożegnanie Bora i złożenie przez nasz oddział broni. Generał Bór wsiadł do samochodu przysłanego przez Fontenbacha i pojechał na dalsze losy już jenieckie. Czy podczas powstania miał pan możliwość fotografowania tego, co się w powstańczej Warszawie działo? Ja w czasie powstania zrobiłem tak zwanych rolek lajkowskich, czyli tych normalnych filmów małoobrazkowych, 36 klatek w filmie. Zrobiłem ponad 60 kilka. Stanowiło to olbrzymi materiał, z którego niestety uratowało mi się tylko tych rolek wszystkich 15. Dotąd można było jeszcze wywoływać, była woda, można było filmy wypłukać, zabezpieczyć, utrwalić. Później tego już niestety nie można było robić, ponieważ nie było czysto fizycznych warunków. Wobec tego, wychodząc z powstania, moja matka mieszkała przy ulicy Koszykowej i w tejże piwnicy ja tam pod zwałami różnych rupieci i niestety również węgla wykopałem głęboki dół, w którym w słoju dobrze zabezpieczonym i zapakowanym umieściłem wszystkie niewywołane filmy i zakopane prawie dobry metr pod ziemią. Niestety dom i w piwnicy paliły się w czasie już późniejszych nalotów Luftwaffe, ponieważ w tych wszystkich piwnicach był węgiel, to ten węgiel z braku tlenu żarzył się, nie tyle się palił, ile termicznie się utleniał coraz bardziej, ale wywoływało to dużą temperaturę. Jak wiadomo, filmy w obróbce są uczulane temperaturą i to się tutaj stało właśnie. Po wojnie, kiedy ja już byłem w Warszawie i dotarłem do tego słoja, dlatego że częściowo kamienica ocalała, używaliśmy różnych trików chemicznych, pinakryptol, żeśmy, że tak powiem, stosowali, opóźniające wywołanie. Nie dało się, pokazywał się obraz i czerniał natychmiast. W ten sposób właściwie 3/4 moich prac fotograficznych z powstania przepadło. A były to, no co to dużo mówiąc, bezcenne tematy, ponieważ tak się złożyło, że ja w czasie powstania byłem we wszystkich ośrodkach walki, to znaczy i na Żoliborzu, i na Starym Mieście, i na Woli, i w Śródmieściu Północ, i w Śródmieściu Południe, i w Mokotowie. Te filmy, które ocalały, nie znajdowały się w tym słoju w piwnicy na Koszykowej. Nie. One się znajdowały u pana Marcinkowskiego w tymże zakładzie. Ten budynek przy ulicy Bednarskiej, który sąsiadował z komisariatem policji, nie zostały przez Niemców zniszczone, ponieważ oni tam kwaterowali. I w momencie, kiedy zostali wszyscy mieszkańcy wyrzuceni dosłownie z chwili na chwilę z ulicy Bednarskiej, pan Marcinkowski ostatnie moje filmy z Woli po wywołaniu powiesił w łazience, żeby wyschły. Natomiast zdjęcia moje poprzednie, to one były już wywołane i spokojnie były u pana Marcinowskiego w szafie.
Pani Marcinkowska w łazience zobaczyła te 8 filmów wiszących, już wysuszonych. Czyli już po powrocie do Warszawy. Po powrocie do Warszawy te filmy wisiały w tej łazience na sznurku od października, kiedy skończyło się powstanie, do 15 lutego, kiedy wróciła pani Marcinkowska do Warszawy. Skończyła się wojna, skończyły się pozornie wszystkie okupacyjne sprawy. Czy w ogóle pan jeszcze wrócił do fotografii po wojnie? Proszę pani, wróciłem do fotografii po wojnie, dlatego że w drugiej dekadzie lutego na ulicy Targowej, a to był wtedy cały deptak Warszawy na Pradze, spotkałem Jokera, czyli Tadeusza Jachimka, szefa sztabu organizowanego WiN-u pod dowództwem pułkownika Rzepeckiego. I Tadeusz mówi: to świetnie, Stefan, że jesteś, bo musisz zacząć robotę. Ja mówię: jaką? Ano wystawianie następnych kenkart, beszajningów i różnych innych zaświadczeń. Był to okres, kiedy ludzie najrozmaiciej konduity i najrozmaiciej orientacji politycznych, jedni uciekali przed Rosjanami do lasu, a drudzy już, nie bojąc się Niemców, wracali z lasu do domu. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę potrzebne były dokumenty. Wobec tego, ponieważ uratowało się archiwum na Pradze, gdzie mieszkał Andrzej Strachowski z żoną, uratował się cały skarb, a mianowicie wszystkie nasze druki czyste. Także można było zacząć robić fotografie, wklejać do kenkart, fałszować kenkarty i umożliwiać ludziom. Uruchomiłem Wydział Legalizacji ku czci Staśka Jankowskiego, nazwałem go Agaton II, bo on kontynuował pracę poprzedniego Wydziału Legalizacji i przystąpiłem całą parą do roboty. I jeszcze naszą dodatkową czynnością było zabezpieczenie całego szeregu młodych ludzi, którzy podlegali obowiązkowi wojskowemu. Wobec tego wystawialiśmy kenkarty, które ich postarzały o 5-6 lat, dzięki czemu unikali stawienia się obowiązkowego do Wojska Polskiego. W moim życiu wojennym, bo przede wszystkim wojna przynosi tego rodzaju okazję, mówiąc w cudzysłowie, rozstania się z tymże życiem, doświadczyłem 3 razy takich bardzo wyraźnych odznak, że poza tym, że stracę życie, nic więcej nie groziło. Pierwsza taka okoliczność zdarzyła się jeszcze w czasie września 1939 roku. Mianowicie ja razem z moim szwagrem, czyli z bratem mojej żony, mojej pierwszej żony, oraz jeszcze z jednym kuzynem, czyli trójka młodych ludzi, w momencie, kiedy wiadomo już rzeczą było, że wojna jest przegrana, szukaliśmy możliwości dotarcia do organizowanej organizacji wojskowej na terenie Francji, to znaczy odbudowywania naszych sił zbrojnych przez generała Sikorskiego, który stał się jednocześnie zarówno premierem rządu polskiego na uchodźstwie, jak i naczelnym wodzem sił zbrojnych. My, chłopcy, młodzi ludzie, przedzierający się przez wschodnią Polskę w kierunku na wyraźne południe, to znaczy dokładnie na miejscowość Worochtę, gdzie planowaliśmy przekroczyć granice zielone w kierunku na Węgry, bo wówczas Polska graniczyła z Węgrami, na naszej drodze do sił zbrojnych do Francji. W 27 albo 28 września zastał nas w niedaleko miejscowości, która się nazywa Chryniawa. Była to tak zwana Sicz Huculska. Późno zapadająca noc zaskoczyła nas w naszej pieszej wędrówce i szukając miejsca, gdzie można się przespać, napotkaliśmy na 3 stojące wolno na pożu stogi siana. Można powiedzieć, że wkopaliśmy się w jeden z tych stogów i głębokim snem po tej pieszej wędrówce żeśmy zasnęli. Obudziło mnie szarpanie za włosy. Okazuje się, że wyciągnęli nas z tego stogu Ukraińcy, którzy wtedy zachowywali się w sposób okrutny, jeżeli chodzi o elewów, jakimi myśmy byli, to znaczy młodzieżą podlegającą pod służbę wojskową. Ci Ukraińcy, którzy nas z tych stogów siana wyciągnęli, doprowadzili nas do właśnie tej miejscowości Chryniawa. I tamże w budynku szkolnym odbył się nad nami sąd.
sprawa, czy nas pozbawić życia, nikt się nad tym nie zastanawiał. Natomiast toczyła się dyskusja w naszej obecności, jak nas pozbawić życia. Zdarzają się rzeczy niesamowite, a mianowicie spadła na nich wiadomość, że NKWD pogranicza posuwa się już z miejscowości Kut leżącej na granicy polsko-rumuńskiej w kierunku właśnie Wrocławia, rozstawiając posterunki pograniczne. I wówczas któryś z tych nas sądzących wpadł na pomysł, ażeby z nas zrobić prezent tymże właśnie patrolom, które lada moment się zjawią w Hliniawie. I tak się stało. Spotkanie nastąpiło parę kilometrów od Hliniawy. Byliśmy związani w kij i wjeżdżeni na drabinasty wozie. Obydwie strony zatrzymały się. I ci Rosjanie zaczęli się rozpytywać Ukraińców, że kto to są ci, którzy wożą. A to Białoruczki, pany, które uciekają za granicę. Starszyna, taki starszy wachmistrz z wojsk radzieckich, przyglądał się prowodyrowi, którego nazwisko zapamiętałem, był to Hryczko Ilicz. Ten starszyna zauważył zatknięty za pas u tego Hryczka Ilicza rewolwer Wis. Był to jeden z najlepszych rewolwerów produkowanych przez fabrykę w Radomiu. I ten Rosjanin się zapytał, co czy to takie. A ten odpowiedział, to trafiejny. Pokaży. Hryczko Ilicz wyszarpnął ten rewolwer z zapasa i podał temu wachmistrzowi. Ten, biorąc oburącz z drugiej strony, uderzył jego w twarz, na odlew, jak to się mówi. Krzyknął dalej, rozwiązać ich. No i drugi rozkaz był, wskakujcie na ten samochód. I to była pierwsza okoliczność, w których radzieccy żołnierze dosłownie uratowali nam życie, bo już była sytuacja bez wyjścia i to było moje pierwsze zetknięcie się z kostuchą. Druga sytuacja była już w momencie, kiedy ja byłem powstańcem warszawskim i w oddziale Agatona, który wchodził w skład zgrupowania KEDIF pod dowództwem Mazurkiewicza, pseudonim Radosław. Dowódcy, który miał w swojej pieczy cały odcinek południowy łączący się z cmentarzem od żydowskiego począwszy poprzez katolicki, włącznie z ewangelickim. Ja dostałem rzut wojskowy na okres powstania w kompanii Zemsta, który wchodził w batalion pięść dowodzony przez majora Kotowskiego, Okonia. Nasz pluton o kryptonimie Agaton trzymał najbardziej wysunięty budynek przy ulicy Płockiej, za którym była przestrzeń wolna, ale pod nieustannym ostrzałem Ukraińców, którzy w bunkrach naprzeciwko zajmowali pozycję. Zaczynało nam brakować amunicji. Już trudno jest powiedzieć, który z młodych chłopców, usiłując przebiegnąć właśnie tą przestrzeń wolną celem nawiązania kontaktu z siłami naszymi, które z tyłu tworzyły trylierę, ginął pod ostrzałem. Stanisław Jankowski, pseudonim Agaton, mówi, no Kubuś, chyba wydam teraz już niedługo ostatni rozkaz. Ja mówię, jaki to będzie? Do modlitwy, powiedział Jankowski, zachowując pewnego rodzaju poczucie humoru w tejże sytuacji. Sytuacja rzeczywiście była tragiczna, ponieważ ostatnie naboje żeśmy już ładowali w karabiny i wiadomo było, że jeżeli nas dopadną, wiadomo, jaki będzie koniec. I w tym momencie oddział Czaty, który był na naszym zapleczu, dowodzony przez majora Krause, który zresztą był jednym z cichociemnych, z okrzykiem hurra w rozwiniętej tyralierze wysunął się do przodu, gęsto strzeliwując przeciwników. Niestety nie ogarnął tychże bunkrów, gdzie siedzieli w świetnym, że tak powiem, usytuowaniu bojowym wojska agresora. Natomiast ogarnął te oddziały, które były wysunięte naprzeciwko. Wycofujące się potem oddziały Wigry z powrotem, jak gdyby stanowiły odpłynięcie. I to odpłynięcie, które nas zagarnęło, w pewien sposób uratowało nam życie. No już wiadomo było, co nam grozi. Natomiast trzecia sytuacja, również zaliczana w mojej pamięci do sytuacji grożącej śmiercią, była już w czasie rozwiniętych działań, w czasie powstania warszawskiego. Nasza walka rozpoczęła się na Woli, ale nie mieliśmy kontaktu z Żoliborzem i Stare Miasto cierpiało na tym w ten sposób,
że radiostacje znajdujące się po stronie Żoliborza i po stronie Starego Miasta dowodzonego przez pułkownika Wachnowskiego nie miały ze sobą bezpośredniego kontaktu, a w Kampinosie odbywały się zrzuty amunicji, lekarstw, broni. Była niezmiernie ważną utrzymania kontaktu bojowego, co od samego początku się nie stało, ponieważ dworzec gdański, połączenie, że tak powiem, kolejowe, które biegnęło wzdłuż, rozdzielało te dwie dzielnice, to znaczy mówię tu o Żoliborzu i o Bielanach, od Starego Miasta. W tej sytuacji pułkownik Wachnowski wysyłał patrole, które miały się w jakiś sposób przedostać przez pozycje niemieckie, które były na dworcu gdańskim i trzymały pod ogniem to przejście wzdłuż szyn kolejowych, na drugą stronę. Do czasu, kiedy się zgłosił patrol plutonu Agatona, te patrole, które wyszły, ginęły bez nawet śladu. Stanisław Jankowski, pseudonim Agaton, Stefan Bałuk, pseudonim Starba, Jan Wojtowicz, pseudonim Wojtek i Maciej Piechotka, inżynier architekt, stanowili patrol, który się zgłosił do pułkownika Wachnowskiego z meldunkiem, że są gotowi jeszcze raz podjąć próby przedarcia się przez pozycje niemieckie. Nasz system posuwania się, który przypominał czołganie się Indian, polegał na tym, że zacząwszy od parku Trawguta, rozpoczęliśmy już czołganie się w kierunku na dworzec gdański. Po drugiej stronie dworca gdańskiego na terenie Żoliborza były pierwsze nasze barykady powstańcze, do których żeśmy chcieli się przedostać. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że przez pierwszy odcinek, to była 1/3 drogi, dominantą wrażeń z tego okresu były, to co dużo powiedzieć prawdę, mianowicie komary. Komary ciały bezlitośnie i kiedy doczekaliśmy się do budynku szkolnego, który tam na tej skarpie stoi przed dworcem gdańskim, była sytuacja, co w tym budynku jest. Naturalnie dwóch nas podciągało się pod sam budynek i spenetrowało, że tak powiem, jego wnętrze. Okazało się, że budynek jest pusty. To była konieczność już bardzo dodatnia, jeśli chodzi o drogę, ponieważ nikt nam z tej strony nie zagrażał. Doczołgaliśmy się do wykopu, w którym mieści się stacja dworca gdańskiego i w momencie, kiedyśmy się doczekali do szyn, okazało się, że cały teren jest zalany wodą i że ta woda stoi, widocznie pękła jakaś zniszczona rura wodociągowa, dlatego że na dobre 20-30 cm stała nad tymi szynami woda. No tutaj o czołganiu się nie było mowy, wobec tego, żeśmy wszyscy się podnieśli i zaczęliśmy biec. I w tym momencie, znowu jak Deus Ex Machina, sytuacja się zmieniła absolutnie na naszą korzyść, ponieważ nad Stare Miasto nadleciał jeden z samolotów alianckich niosący zaopatrzenie dla walczącej Warszawy. To byli notabene piloci kanadyjscy. Artyleria przeciwlotnicza niemiecka wyłowiła ich natychmiast na nieboskłonie i rozpoczął się tak zwany teatr świetny, jeżeli to go można tak nazwać, ponieważ reflektory artylerii przeciwlotniczej niemieckiej musiały złapać w wiązankę świetną tenże samolot, ażeby ułatwić jego ostrzał. Tak też się stało. I skończyło się, jak wiadomo, jak się mogło skończyć, to znaczy w sposób tragiczny, ponieważ ten samolot został zestrzelony. Ale ich śmierć, te kilkanaście sekund, ponieważ karabinierzy niemieccy przestali do nas strzelać, zapatrzeni w to, co się dzieje na niebie. A na niebie się właśnie rozgrywała ta ostatnia walka pilotów prowadzących ten samolot z artylerią przeciwlotniczą niemiecką. Ale ich śmierć uratowała nasze życie. I to był trzeci raz moment, w którym byłem o krok od śmierci i wiedziałem o tym, że jeżeli sytuacja się nie zmieni w jakiś cudowny sposób, to zakończenie będzie takie same. Ja jestem wierzącym, może mało praktykującym, ale twierdzę, że ktoś rządzi naszymi losami. Ja miałem duże szczęście, miałem od samego początku mojej młodości wielkie nabożeństwo do Matki Boskiej i mam
tego rodzaju odczucie, że będąc trzykrotnie w czasie wojny w obliczu śmierci, za każdym razem w ostatnim momencie wychodziłem właściwie niemal cudem z tejże opresji.